obiekty poszpitalne to jest bez wątpienia coś, co martwi nas wszystkich, wszystkich gorzowian i trzeba znaleźć sposób na rozwiązanie. Na pewno nie mogą stać i niszczeć, dlatego że już za dużo obiektów dobrych, zabytkowych w Gorzowie, reprezentacyjnych, uległo zniszczeniu przez właśnie zaniedbania ekipy pana Jędrzejczaka. Jeśli mówimy o tym, czy przekazać uczelniom wyższym, być może tak, być może dlatego, że dobrym miejscem na pewno by było to na chociażby filię Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Medycznego i współpracując z naszym szpitalem, bez wątpienia będzie to też taki zastrzyk nauki, zastrzyk dobrych pomysłów dla naszego szpitala. Być może w tym kierunku trzeba iść, natomiast miasto może wspierać, może pośredniczyć. Jak pan redaktor wspomniał, nie są to nasze obiekty. Niestety pierwszy kierunek to być może trzeba zrobić właśnie w ten sposób, przejąć te obiekty od marszałka w zamian za chociażby proponowanie wspierania szpitala przy Dekertach przez środki nasze miejskie. Ja cały czas mówię, że Akademia Gorzowska to gorzowska racja stanu i że to projekt cywilizacyjny, że Akademia w Gorzowie po prostu musi powstać i że wszyscy musimy być zdeterminowani. Jak miasto może pomóc? Bez pomocy miasta nie ma szans, żeby Akademia Gorzowska w najbliższej perspektywie powstała. Po pierwsze, to wsparcie finansowe musi odczuwać Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa i wsparcie musi odczuwać również Zamiejscowy Wydział Akademii Wychowania Fizycznego. Nie wystarczy tylko powołać pełnomocnika i udawać im, czy markować działania. Jeżeli rzeczywiście chcemy stworzyć akademię, to trzeba zachęcić naukowców, jak to mówię, nosić profesorów na rękach, zaproponować mieszkania wyjątkowo cennej kadrze profesorskiej, zaproponować sensowny, motywacyjny system wsparcia stypendialnego dla młodych doktorantów i habilitantów, ściągać rzeczywiście tą specjalistyczną kadrę po to, żeby warto było utworzyć w Akademii Gorzowskiej kierunki techniczne, bo one są niezwykle ważne. I chociażby pomagać przez przejęcie nieruchomości przy ulicy Warszawskiej, bo uważam, że to jest niezbędne po to, żeby zlokalizować ten kampus akademicki i rektorat przyszłej Akademii Gorzowskiej. Co do tego mam jednoznaczne stanowisko. Bez wątpienia trzeba termomodernizować szkoły, czyli wymieniać stolarkę ocieplną, ocieplać szkoły. Tak, bo jeszcze w wielu szkołach w Gorzowie po prostu temperatura w czasie zajęć jest zbyt niska. To samo, jeżeli chodzi o wymianę pokryć dachowych, to są kluczowe rzeczy. W szkołach też brakuje boisk i trzeba korzystać z tych możliwości, które dają nie tylko środki unijne, ale programy rządowe. Ten sławetny Orlik daje możliwości znacznie większe niż miasto do tej pory z nich korzystało. To są kluczowe kwestie, które trzeba wdrożyć. Oczywiście chciałbym, żeby miasto dysponowało funduszem i myślę, że w przyszłości tak będzie, który pozwoli na to, żeby po prostu większe zarobki wreszcie w oświacie, żeby nauczyciele po prostu mieli możliwość otrzymywania specjalnych premii z funduszy miejskich, bo na tę chwilę odbywa się to w zupełnie inny sposób, jest to formuła nagród, a dyrektorzy nie mają takich funduszy dla swojej dyspozycji. Dziękuję. Dziękuję. Zauważam, że pierwsze brawa. Przede wszystkim miasto zaczęło, powinno zacząć teraz wspierać szkolnictwo zawodowe. Otwierają się firmy, gdzie są potrzebni specjaliści, są to najczęściej pracownicy fizyczni. I miasto powinno się w tym wypadku ukierunkować już na kształcenie tej kadry, która od razu po szkole mogłaby podjąć pracę. Problemem też jest, że też w szkołach typowo technicznych, ponieważ bo tu mówimy o szkołach średnich, absolwenci tych szkół, kończąc te szkoły, nie mają żadnych uprawnień. Ja bym był bardzo spory do tego, żeby po ukończeniu na przykład takiego technikum budowlanego, szkoły zawodowej budowlanej, ci uczniowie posiadali uprawnienia, na przykład
montażu i demontażu na przykład rusztowań, czy jakieś maszyny budowlane. No, drodzy Państwo, sytuacja wygląda tak, że taki uczeń kończąc szkołę, on nic nie może. Na dzień dzisiejszy to on może nie pójść i zrobić specjalistyczne kursy, które są drogie i nie każdy tego na to stać.